Cześć! Jakiś czas temu na moim kanale pojawił się materiał, w którym to pokazałem Wam samiczkę kameleona lamparciego składającą jaja, a raczej już je zakopującą. Potem te jaja przenieśliśmy do odpowiedniego pojemnika w celu następnie ich inkubacji, a dziś postanowiłem nagrać materiał, w którym to pokażę Wam, jak opiekować się samiczką kameleona, która to dopiero złożyła jaja. A dlaczego? Dlatego, że ona jest wtedy osłabiona. No i oczywiście nie ukrywajmy, ale kameleony lamparcie jemeńskie i inne kameleony po prostu składają tych jaj zbyt dużo jak na wielkość swojego ciała, dlatego też mogą się w łatwy sposób wyeksploatować. I do tego materiału posłuży mi, do tego nagrania materiału posłuży mi ta karmówka. Są to świerszcze bananowe, suplementy w formie sypkiej wapni bez D3 i witaminy z D3. No i oczywiście ten oto zraszacz i terrarium, które mam, o Jezus, tutaj. Wziąłem je specjalnie do domu, ponieważ tam u kameleonów nie miałbym takiej możliwości nagrać takiego filmiku, więc dom dzisiaj służy mi jako moja, można powiedzieć, przestrzeń filmowa. Także idziemy do samiczki. No i jak widzicie, mamy tutaj samiczkę kameleona lamparciego, która to złożyła jaja. Pamiętajcie, że samiczka, nawet jeżeli nie ma dostępu wzrokowego, jak i cielesnego do samca, to może wytwarzać w swoim organizmie jaja, a te jaja, tak czy siak, czy są zapłodnione, czy też nie, muszą zostać złożone, dlatego też musimy zapewnić jej odpowiednie warunki do tego, aby te jaja złożyła. We wcześniejszym materiale tego typu, gdzie zobaczyć możecie, jak samiczka składa, a raczej zakopuje te jaja, pokazałem Wam przepis na odpowiednie warunki do składania jaj przez samiczkę i takie powinieneś tak naprawdę zapewnić, jeżeli widzisz, że Twoja samiczka zmieniła kolory na ciemniejsze, takie mocny, ciemny, na przykład jak tutaj ta, którą Wam właśnie przedstawiam. Jest to samiczka kameleona lamparciego, dokładnie Ambilobe Bluebar, która ma w sobie jaja, która jest zapłodniona akurat i która to właśnie je wytwarza. Zobaczcie, jak zestresowana jest ta samiczka. Chciałbym ją przenieść do terrarium i zobaczcie, jak się zachowuje. Chce mnie normalnie pożreć. Po prostu stara się upilnować swoje jaja. Dobra, w takim razie z racji tego, że samiczka tak się zachowuje, a nie inaczej, po prostu wezmę ją lianą tak, aby ją jak najmniej stresować. I przeniosę do terrarium. W takim razie teraz przyszedł czas na to, żeby podać owady. Przygotujemy taką mieszankę wapni bez D3, witaminy z D3. Otwieramy pojemnik. Muszę pamiętać, żeby mi nie wyskoczyły owady i nie latały zaraz po domu. O, właśnie o tym mówię. Najprościej jest włożyć do lodówki na chwilę owady i takie kilka minut potrzymać. Wtedy one przestają skakać, można powiedzieć, hibernują się. No i wtedy nie macie problemu z podaniem ich swoim jaszczurkom. Czekajcie, bo mi tutaj uciekają. Złapałem uciekiniera. Dobra. Wapń. Dobra. Kolejny uciekinier złapany. Dobra. Mieszamy jak najlepiej się tylko da. Wsypujemy owady do terrarium. Niech samiczka sobie poluje. No i z racji tego, że to był męczący dla niej czas, to po prostu trzeba ją napoić. No i ja tak naprawdę zrobiłem wszystko to, co mogłem.
owady mi nadal uciekają z terrarium, bo jest otwarte. Więc hopsa. Wyrzucamy. Wow! I jak widzicie, moi drodzy, zapewnienie odpowiednich warunków samiczce kameleona nie jest jakimś trudnym elementem do zrealizowania. Zobaczyliście jeden z pojemników, do którego tak naprawdę samiczka złożyła te jaja. Pokazałem Wam, jak przenieść samiczkę do terrarium. Ta akurat była trochę zestresowana, zdenerwowana, chciała mnie zagryźć i walczyła o swoje jaja, więc po prostu wziąłem tą oto lianę. Przeniosłem tą samiczkę do terrarium, podałem jej odpowiednią ilość owadów, chyba jakieś 15 sztuk, z suplementami, a także spryskałem terrarium po to, żeby mogła się napoić, pragnienie zdusić, no i regenerować się w prawidłowy sposób. Pamiętajmy, że samiczki kameleonów wytwarzają więcej jaj niż powinny, dlatego też może zdarzyć się taka sytuacja, że jeżeli nie będziemy odpowiednio suplementować, jak i karmić kameleona, tą samiczkę, to może ona po prostu mieć krzywicę, ale to taką konkretną po złożeniu jaj. Dlatego też musisz jej zapewnić te odpowiednie warunki, podawać więcej owadów w trakcie tej ciąży, jak i po niej, żeby ten kameleon się mógł zregenerować i wytworzyć odpowiednią ilość jaj, tak żeby móc je złożyć. Jeżeli będziesz stresował kameleona, pomagał mu robić dziurki, tą dziurę do tak naprawdę tą, można powiedzieć, norkę do składania jaj i będziesz go tam siłą wrzucał, to ta samiczka po prostu się zaczopuje. Tego nie powinno w ogóle być. Jeżeli samiczka chce składać jaja, odchodzimy, nie chodzimy koło terrarium, staramy się nie robić żadnych drgań, bo samiczka to wyczuwa i w momencie, kiedy to ona chce zadbać o te jaja, żeby złożyć je, a później, żeby z nich coś wyszło, no to wtedy jakby będzie się starała przed zagrożeniem je bronić. Sami widzieliście, jak samiczka na mnie zareagowała, kiedy to chciałem ją wyciągnąć do terrarium. Dlatego też musicie mieć świadomość, że są to zwierzęta terytorialne, nie trzymamy ich w parkach, tym bardziej, że samiczka, jak i samiec w wieku pół roku już są tak naprawdę gotowi do kopulacji, ale samiczka niestety jest zbyt mała, przez co na 80, a nawet i 90% może Wam paść. Także nie powinno się trzymać takich młodych i dopuszczać samiczek, żeby po prostu nic się nie stało. A samiec półroczny to naprawdę taki, można powiedzieć, chłopaczek, który to dorasta seksualnie do swojego wieku, także chce kopulować z tą samiczką. Trochę się tutaj zakręciłem, więc może jakoś dziwnie to zabrzmiało. Ja mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał i będziecie chcieli takie kolejne zobaczyć na moim kanale. Te jaja są niezapłodnione, więc będę je wyrzucał, bo samiczka nie miała żadnego dostępu do samca cielesnego, jak i wzrokowego, a tak czy siak złożyła te jaja, więc ja jej daję odpocząć kilka miesięcy, aż podrośnie trochę, a później może samca na własne oczy zobaczy i może także poczuję.